Podcast prosty, odcinek 9. Cześć, witam Was w 9. odcinku podcastu. Dzisiaj pomówimy o kreacjonizmie, ale głównie o kreacjonizmie staroziemskim. Ze względu na to, że ostatnie komentarze pod odcinkiem o kreacjonizmie zwróciły moją uwagę na jedną rzecz. On był praktycznie głównie o kreacjonizmie młodoziemskim, a ja chcę Wam przedstawić wszystkie możliwości wyboru, wszystkie jakby główne teorie, no i jak się uda te mniej główne. Więc dzisiaj będzie o kreacjonizmie tak zwanym staroziemskim. A nim przejdziemy do kreacjonizmu, jeszcze chciałbym skomentować komentarze pod odcinkiem Czy jestem wolny? Tam Aksosz pisze, teraz będę cytował: sorry Wojtek, ale twoje podejście jest dla mnie nie do zaakceptowania. Policja broniąca obywateli przed gangami, ale skoro narkotyki są legalne i byłby na nie popyt, podejrzewam, że prostytucję też byś legalizował. Jeżeli byłby na nią ogólny popyt, to praktycznie wszelkie gangi przestałyby istnieć, skoro to, co robili dotąd, było nielegalne. A stało się legalne, ponieważ ludzie pragną wolności wyboru. Po prostu z wielkich przestępców zmieniliby się na biznesmenów. Tak, właściwie to masz rację. Prostytucja również byłaby legalna, bo czemu mamy zabraniać komuś sprzedawać swoje ciało? Jeżeli jest dziwką, czy chce być dziwką, to proszę bardzo. Przecież dobrze wiemy, że im coś bardziej utrudnimy, tym będzie, ludzie będą bardziej chcieli to zrobić. Po drugie, to wynika z tej zasady, o której mówiłem. Jest zasad, które wyznaję. Wolność dla wszystkich, o ile ta wolność nie ogranicza czyjejś innej wolności, a prostytucja, narkotyki nie ograniczają. Policja byłaby od pilnowania umów między obywatelami. Tu mam bardzo podobny światopogląd do pana Rona Paula ze Stanów Zjednoczonych, do pana Janusza Korwin-Mikkego z Polski, który jest prezesem partii Kongres Nowej Prawicy. Więc no, ja jestem po prostu konsekwentny w tym, ale rozumiem też twój punkt widzenia. Ty nie tyle co chcesz ograniczyć czyjąś wolność, tylko ty chcesz zapobiegać ewentualnym negatywnym skutkom tego. No, a negatywne skutki zapewne będą, no nie da się zrobić czegoś tak całkiem super bez przeszkód, szczególnie jeżeli mamy na myśli taką wielką zmianę w systemie politycznym w Polsce. Na pewno byłyby ofiary lub jakieś innego rodzaju negatywne skutki tego. Dobrze, a teraz przejdźmy już do kreacjonizmu. Dobrze, a więc kreacjonizm starej ziemi przede wszystkim wcale nie mówi, że musiał to być Bóg, bo mamy różne kreacjonizmy starej ziemi. Są ludzie, którzy twierdzą, że to był Bóg, tak jak kreacjonizm młodej ziemi. Są ludzie, którzy twierdzą, że byli to kosmici. Są ludzie, którzy twierdzą, że był to jakaś siła wyższa. No więc przeczytam definicję inteligentnego projektu właśnie. Angielski Theory of the Intelligent Design, opisana często skrótem Intelligent Design. Jest to koncepcja, która utrzymuje, że wyjaśnieniem dla pewnych cech wszechświata i żywych organizmów jest siła sprawcza, inteligentna przyczyna, a nie działające samoistnie, niesterowane procesy przyrodnicze, takie jak dobór naturalny i samoczynna ewolucja. Od czasów Darwina, od schyłku XIX wieku, po części ze względu na traktat o powstaniu gatunków, naukowcy przyjęli definicję nauki wykluczającą możliwość projektu jako wyjaśnienia naukowego. Oznacza to, że narzuca się wyjaśnienie oparte wyłącznie o przyczyny naturalne, przyrodnicze. Odrzucane są wyjaśnienia powołujące się na projekt inteligentny. A więc już wiemy, że to wcale nie musi być Bóg, chociaż ja osobiście jestem raczej kreacjonistą młodoziemskim. Jednak tu, jak mamy wytłumaczone, to mogła być jakaś siła sprawcza. Teraz proponuję
przeczytać tak pokrótce artykuł o prawdopodobieństwie samoistnego powstania organizmu jednokomórkowego. Czyli mamy tak, zacznijmy od prawdopodobieństwa 100% trafienia w supertrudnym totolotku. Jest to 1 do... Sekundkę. Jest to 1 przez miliard. W liczniku 1, w mianowniku miliard. Szanse na wygrane w tym momencie ocenilibyśmy na 0%. Ktoś by teraz jest uznane przez Emila Borla, wybitnego matematyka francuskiego. Był on autorem prac z zakresu analizy matematycznej, rachunków prawdopodobieństwa oraz fizyki matematycznej. W swojej pracy Single Law of Change twierdził on, iż jeżeli szansa wystąpienia danego zdarzenia wynosi 1 przez 10 do 15, wówczas jest to bez znaczenia na skalę ziemską. Natomiast jeżeli prawdopodobieństwo jest mniejsze niż 1 przez 10 do 50, wówczas nie istnieje jakakolwiek szansa wydarzenia się tego nawet na skalę wszechświata. Krótko mówiąc, jeżeli jest coś mniejsze, jeżeli jest coś równe bądź mniejsze niż 1 przez 10 do 50, to jest to kompletny absurd. Dobrze, a teraz pytanie, jaka jest szansa na to, że przypadkowo połączą się aminokwasy w proteiny ameby? Czyli tak jak to miało być zgodnie z teorią ewolucji. Są to obliczenia Hoyla i Wickrama-Sinha, o ile dobrze przeczytałem. Tak, bo te prawdopodobieństwo oblicza ułożenie się aminokwasów tak, by utworzyły zaledwie początek 2000 protein ameby. I te prawdopodobieństwo wynosi 1 do 10 do 40-tysięcznej. Tak, 1 do 10 do 40-tysięcznej. Jest to dosyć duża liczba, bym powiedział, a prawdopodobieństwo jest cholernie niskie. Dobrze, teraz przejdźmy dalej. Bardzo ważną jest sposób dyskusji, jak my rozmawiamy o kreacjonizmie, bo wielu ludzi neguje kreacjonizm od tak tylko dlatego, że jest kreacjonizmem. Co ty wierzysz, że Bóg nas stworzył samo się... sam chciałem powiedzieć, samo się stworzyło, czyli takie same podejście chciałem mieć do ewolucji. Nie, nie. Chodzi o to, że jeżeli rozmawiamy z kimś na temat ewolucji, a kontra kreacjonizm, powinniśmy rozmawiać jak najbardziej rzeczowo. Czyli podajemy argumenty, rozmawiamy. Tak właśnie ja mailuję sobie z jednym ze słuchaczy. Czy teraz mam mało czasu, ale jak za niedługo zacznę mu odpisywać, bo właśnie on chce przeprowadzić rzeczową dyskusję. Argument za, kontrargument. Argument za, kontrargument. I tak cały czas. To jest właśnie dyskusja, na której wszystkim ludziom, tu nie mówię kreacjonistom, nie mówię ewolucjonistom, wszystkim ludziom, którym zależy na poznaniu prawdy, powinni właśnie w taki sposób dyskutować. No bo my nie możemy dyskutować w zasadzie, ja podaję argument, a ktoś, o, to śmieszne przecież jest, na pewno nie, no. Przecież setki naukowców tak twierdzą. Jak dowodem naukowym może być to, że dużo innych osób w to wierzy? Czy dużo osób tak sądzi? To nie jest argument. Argumentem są zero-jedynkowe fakty. I właśnie w ten sposób powinniśmy dyskutować. Teraz kolejna sprawa jest, że ludzie twierdzą, że kreacjonizmu, już teraz mówmy o staroziemskim, ale młodoziemskiego również, nie popierają żadni poważni naukowcy. Są to tylko bajdurzenia starych pastorów i księży, którzy są konserwatystami i nie widzą świata poza Biblią, religią, kościołem. Jest to również guzik, prawda, jak pod odcinkiem wstęp do ewolucji i kreacjonizmu dałem linki do naukowców popierających teorię kreacjonistyczną. Tam główna większość to byli młodoziemscy, ale jeden, jak zauważył jeden ze słuchaczy, to był kreacjonista staroziemski. Tak, o ile dobrze pamiętam. Dobrze, teraz przejdźmy do jakiegoś konkretnego dowodu za kreacjonizmem.
A jeszcze a propos tych naukowców, to tu mamy na stronie inteligentnyprojekt.pl link mówiący nam: ponad 500 naukowców z doktorskimi tytułami podpisało oświadczenie wyrażające ich sceptycyzm wobec darwinowskiej teorii ewolucji. Darwiniści nadal twierdzą, że żaden poważny naukowiec nie ma wątpliwości do tej teorii. To, co przed chwilą wam powiedziałem. Z tym dowodem mogłaby być, w sumie to jest nie dowód, a bardziej wskazówka moim zdaniem, z kamieliny, jak one powstają. Znaleźliśmy w Teksasie koło miasta Iran but kowbojski firmy ML Ledi z San Angelo w Teksasie, która rozpoczęła działalność w 1936 roku, i w tym bucie mamy kawałek skamieniałej nogi ludzkiej. Czyli tu już mamy dowód, że skamieliny nie muszą mieć nie wiadomo jak wiele lat. Czasem wystarczy zaledwie kilka tygodni lub godzin, żeby powstała taka skamielina. Więc skamieliny zwierząt pogrzebanych żywcem w masowych grobach stanowią potencjalnie doskonały dowód potężnego podtopu, który miał miejsce w przeszłości, chociaż uczeni uważają je za świadectwo wielkich lokalnych kataklizmów. Jako że potopowi towarzyszył podział pralądu oraz ruchy górotwórcze, także zwierzęta pogrzebane pod popiołem wulkanicznym można zaliczyć do świadectw potwierdzających dawny kataklizm. Skamieliny niekoniecznie pochodzą sprzed milionów lat. Proces fosylizacji może zachodzić setki tysięcy razy szybciej niż niegdyś podejrzewano. Lecz wiele kości dinozaurów nie wykazuje niemal żadnych śladów skamienia czy działania erozji, pomimo że mają rzekomo dziesiątki milionów lat. No tutaj mamy wyraźne nawiązanie do kreacjonizmu młodoziemskiego, bo tu chodzi o teorię hydropłyt, która nam mówi właśnie o tym, że kontynenty nie potrzebowały milionów lat do tego, żeby się przesunąć, żeby się przesunąć z miejsca A do miejsca B. O tym dr Kent Hovind bardzo ładnie to wytłumaczył. Wyobraźcie sobie, że mamy autostradę. Jedzie samochód, widzimy ostatnie 5 km i samochód porusza się załóżmy 100 km na godzinę. Czy to oznacza, że ten samochód poruszał się przez całą długość tej autostrady prędkością 100 km na godzinę? Nie, to tylko oznacza, że przez ostatnie 5 km on mógł się poruszać 100 km przez całą drogę, lecz nie musiał. On mógł, załóżmy, nie wiem, poruszać się 50 na jakąkolwiek inną wartość. A naukowcy właśnie na podstawie tego, jak obecnie poruszają się kontynenty, z jaką szybkością, mówią, że cały czas tak się poruszały i obliczają nam, ile minęło czasu, odkąd z jednego superkontynentu one się rozłączyły. Dobrze, teraz przejdźmy troszeczkę do ewolucji. Teraz mamy tak, ze strony creationism.org.pl przeczytam wam. Założony proces ewolucji obejmuje więcej niż ewolucję gatunków proponowaną przez Darwina. Proces ten można podsumować następująco. Punkt pierwszy. Samoistne powstanie masy, energii z niczego. Jest jej skrystalizowanie się w podstawowe drobiny materii, leptony i kwarki i ich połączenia w nukleony i atomy. Punkt drugi. Formowanie się materii w galaktyki, gwiazdy i planety. Punkt trzeci. Zorganizowanie się pierwiastków chemicznych w molekuły. Punkt czwarty. Ewolucja kodu genetycznego, żywej komórki. Punkt piąty. Ewolucja gatunków prostych i wielokomórkowych organizmów, włączając istoty ludzkie. I całe te wszystkie 5 punktów musi się stać w stosunkowo bardzo krótkim czasie, bo około 12 miliardów lat. Więc z samą ewolucją mamy problem już od samego początku. Od tak zwanego Big Bang, czyli od wielkiego wybuchu. Go można streścić w bardzo prostym, acz absurdalnym zdaniu. Wybuchło nic i oto jesteśmy. Kiedyś oglądałem debatę czy wywiad z naukowcami właśnie a propos wielkiego wybuchu i oni tam tłumaczyli, że to nie jest tak, że wybuchło nic, tylko że ten wielki wybuch był ileś tam set miliardowych sekundy
sekundy po tym, jak rozpoczął się jakby istnienie wszystkiego. Czyli naukowcy w tym momencie uciekają od odpowiedzi, co było na samym początku, bo oni mówią, co było kilkaset miliardowych sekund po tym. No, no, uciekają od tego, nie odpowiadają nam, a to jest no cholernie istotne, no bo do tego my właściwie dążymy, co było na początku, jak powstaliśmy. Żebyśmy nie dali się tak łatwo oszukać, no, wybuchło nic i oto jesteśmy. To jest bardzo słynne zdanie powtarzane przez wielu kreacjonistów i ono ma w sobie pewną wielką mądrość, tylko musimy nauczyć się ją zauważać. Kolejnym problemem jest problem wynikający z tego, że jeżeli jesteśmy chrześcijanami, wierzymy w Jezusa i równocześnie uznajemy teorię ewolucji, to mamy bardzo poważny zgryz w światopoglądzie. Bo co zakłada ewolucja? Ewolucja zakłada, że do tego, aby osobnik stał się lepszy, wyewoluował, musi umrzeć. Musi zginąć. Czyli jest to niezbędny krok tym, abyśmy wyewoluowali w naturalnym procesie w przyrodzie według ewolucji. A Pismo Święte mówi wyraźnie o tym, że śmierć jest karą za grzechy. Więc jak może jej nie było naturalnie na początku świata według Pisma Świętego? Śmierci nie było, a tu mamy ją jako naturalny fragment świata, natury naszego świata. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Dalej, jak idzie o materiały, których możecie sami poszukać. Pod tym odcinkiem będzie dużo linków, bo ja tu zbyt dużo mówić za bardzo nie mam, bo to jest bardzo trudny temat. I do niego raczej polecałbym odnieść się do artykułów na stronie Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego. Wpiszcie sobie w Google kreacjonizm, poklikajcie w linki, poczytajcie. Dam też linki do dwóch filmów, o ile je znajdę. To chyba będą pliki do torrent, linki do plików torrent o właśnie o Radio Aureolach. To jest a propos kreacjonizmu Młodej Ziemi, który mówi... Ten film pokazuje krótko, że mamy dowody naukowe na to, że Ziemia zgodnie z tą teorią musiała, nie mogła stygnąć przez miliony lat, jak to mówią obecni ewolucjoniści, tylko musiała powstać nagle. No i drugi film, Młody wiek Ziemi, bodajże on się nazywa, który mówi nam o tym, jak mogła alternatywnie powstać ropa, węgiel, o powstaniu Wielkiego Kanionu, który mógł powstać w bardzo, bardzo krótkim czasie, podobnie do tego, co się nam mówi obecnie. Polecam również wykłady doktora Kenta Howinda, który jest kreacjonistą młodoziemskim. On jest bardzo kontrowersyjną postacią. On siedział w więzieniu, nie wiem, czy dalej siedzi za podatki. Ale nie wnikajmy teraz w jego życie osobiste, tylko w to, co on mówi. On mówi na przykład według, to jest tak zwana teoria Howinda, nazywa się cała jakby alternatywna teoria do obecnych, obecnie znanych nam teorii. Ona mówi o tym, tak pokrótce, że świat przed potopem i po potopie się diametralnie różnił. Prawdopodobnie przed potopem były tylko zwierzęta roślinożerne. Były dużo większe, bo była większa zawartość tlenu, przez co... Co jest ciekawe, on i jego współpracownicy zrobili eksperyment. W tym pomieszczeniu zrobili specjalne pomieszczenie, gdzie było chyba 21% tlenu więcej, czy coś w tym rodzaju, nie chcę was okłamać. Zasadzili drzewko pomidorowe, czy drzewko, to jest taki krzaczek chyba, jak pomidor rośnie. Jak wiemy, to jest normalnie mały krzaczek, ma tam już 10-15 może pomidorów, to jest max. To, co im wyrosło, te pomidory były ogromne i było ich 10 tysięcy. Więc sam dowód, że z tym tlenem coś na rzeczy jest, jednak ja nie jestem ekspertem i no nie sugerujcie się mną, a raczej sami poszukajcie potwierdzeń, dowodów na temat teorii Howinda. To właśnie on mówił o tym poruszaniu się kontynentów i dr Robert Gentry, to jest jego
To są znajomi i oni jakby razem starają się tworzyć alternatywę dla wszędobylskiej ewolucji. Więc polecam wykład doktora Kenta Hawinda i przestrzegam was przed stronami, które krytykują ewolucję w sposób: przecież Bóg nas stworzył, Pismo Święte mówi tak, a więc tak musi być. Ja również wierzę w nieomylność Pisma Świętego, ale nie podałbym nigdy jako argumentu w rozmowie z ewolucjonistą, wszystkim, z kim się ze mną dyskutuje w ogóle, argumentu, że powiedziało tak Pismo Święte, więc musi tak być. Najpierw, jeżeli my chcemy rozmawiać w ten sposób, musimy znaleźć ten punkt, w którym udowadniamy, że to Pismo Święte jest właśnie tą księgą, która mówi, która jest sama z siebie autorytetem, a komuś niewierzącemu jest to bardzo ciężko udowodnić, bo nawet zakładając, że mu udowodnimy mu, że Pismo Święte jest nieprzekłamane przez te setki lat, nawet tysiące już można powiedzieć, że jest oryginalnie spisane przez te osoby, które się podają, to dalej nie dowodzi, że Pismo Święte jest nieomylne. W końcu okej, udowodniliśmy, że ono jest księgą rzeczywiście historyczną i tak dalej, ale to równie dobrze może być stek bzdur, więc takie argumenty są, jak dla mnie, kompletnie absurdalne. My w rozmowach z ewolucjonistami, czy my, nie mówię, że wszyscy, którzy mnie słuchają, muszą być kreacjonistami, jak najbardziej, mam nadzieję, że część z nich nie jest i dzięki temu podcastowi troszeczkę poszukają w internecie i znajdą, i zaczną sami szukać, być może zwątpią w teorię ewolucji, być może nie. Bo z ewolucją jest tak, mimo tych skal, co porównałem, że to praktycznie niewystępujące zjawisko, 1 do 10 do 40 tysięcznej to było, ile dobrze pamiętam, ale teoretycznie ono mogło wystąpić. Więc to nie jest tak, że ewolucja na pewno nie zaistniała. Według mnie jest ona cholernie mało możliwa, no praktycznie niemożliwa, jednak nie jest niemożliwa. A to jest, no, bardzo ważne. My musimy nauczyć się jedna strona ewolucjoniści i druga rzeczowej dyskusji. Wobec tego my nie porozmawiamy, nigdy nie dojdziemy do wspólnych wniosków. Przecież ja na początku też wierzyłem w ewolucję. Ale po tym, jak posłuchałem paru podcastów Martina Lechowicza, jego www.odwyk.com, on bardzo dużo tym tematem się zajmuje, jest dużo lepszym ekspertem niż ja. Ja tylko staram się was troszkę nakierować, ale naprawdę to nie znam się zbyt dobrze na ewolucji i kreacjonizmie. Znaczy, ja mówię z punktu widzenia, jakby porównać mnie do takiego Martina, czy do innych osób, które się tym zajmują. Ja dużo o tym czytałem, dużo o tym wiem, ale w wyjaśnianiu jest mi ciężko, bo to są bardzo naukowe tematy. Ja jestem lepszy w opowiadaniu o nim, o demonach, o religii, o takich rzeczach. Na tym się znam, ale nie na ewolucji i kreacjonizmie aż tak. Zrobiłem ten odcinek ze względu na burzę, jaką wywołał poprzedni odcinek o kreacjonizmie. Jak ktoś chce, zapraszam. Mogę z kimś na Skype'ie przeprowadzić dyskusję na temat ewolucji i kreacjonizmu i ją wstawić jako kolejny odcinek podcastu Prosty. Będzie to akurat 10. odcinek, byłoby to fajne. Jeżeli ktoś chce, z chęcią zapraszam, przeprowadzimy taką dyskusję. To jest wasza decyzja, bo ja ekspertem nie jestem. No, cieszyłbym się, jakby się pojawił kreacjonista i ewolucjonista, żeby ta dyskusja była naprawdę na poziomie. Więc jeżeli znacie kogoś, kto jest ekspertem od sprawy i ewolucji i kreacjonizmu, zapraszam na www.prosty.cba.pl. W następnych odcinkach już zaczniemy się powrotem raczej do religii, do Boga, bo w tych tematach mogę mówić dużo i długo, a w tym, no, powiedziałem parę faktów, jakieś 15 minut było o tym, ale potem już mówimy raczej o tym, jak powinniśmy o tym rozmawiać. Więc tak jak mówiłem, pod odcinkiem będą linki do filmów, do artykułów. Ten odcinek jest troszeczkę krótszy, no bo tak jak mówię, nie czuję się mocny w tych kategoriach na tyle, żeby udowadniać to komuś aż w sposób naukowy. Ja mogę powiedzieć to, co myślę na ten temat, ale ekspertem nie jestem. Był to 9. odcinek podcastu Prosty. Do usłyszenia za tydzień.